Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji pomeczowej meczu Jutrzenki Giebutów z Podlasiem. Prosiłbym o parę słów komentarza trenera Gieworgiana, trener gości. Proszę bardzo, panie trenerze. Dzień dobry. Przegrali mecz, no dużych pretensji do zawodników nie ma. Pierwsza połowa była, powiedzieć tak, że nie spodobалась. Мне, ну, на другой половине был шанс ремисовать, ну, не получилось, по-польски получилось. Не удалось. Не удалось, но трагедии нема, молодая дружина, просуем и идем далее. Противника или соперника поздравляю, да, поздравления и удачи далее в остальных матчах. Jedziemy do domu i pracujemy. Nasza dura taka. Dziękuję bardzo. Poproszę o komentarz trenera Jutrzenki Piotra Prawożnika. Bardzo ciężki mecz. Bardzo ważne punkty. W pierwszej połowie mogliśmy zakończyć ten mecz. Mieliśmy kilka sytuacji dogodnych. W drugiej połowie zaczęliśmy bardzo fajnie. Przez 10 minut mieliśmy no, niesamowite sytuacje. Rafał Domaracki kończy to na treningach, bo ma bardzo dobrą ułożoną lewą nogę. Tutaj chciał ładnie, a nie strzelić bramkę, tylko chciał ładnie zagrać. Druga połowa na pewno nie była taka, jak sobie wyobrażaliśmy, ale każdy mecz może dla mnie tak wyglądać. Ważne, żebyśmy zdobywali 3 punkty. Bardzo ważne 3 punkty z bezpośrednim rywalem, z bezpośrednim przeciwnikiem, który gdzieś tam na pewno będziemy walczyć do samego końca. Cieszę się z zwycięstwa, cieszę się z tego, że po raz pierwszy w trzeciej lidze jesteśmy nad kreską. I mam nadzieję, że jak najdłużej się tam utrzymamy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do trenerów? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Powróżnikowi. Dziękuję panu trenerowi drużyny przeciwnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.